Dzień dobry, z tej strony Rafał Sadow. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku, który jak zawsze zaczynamy od omówienia sentymentu na rynkach finansowych i mamy wiele dzisiaj do powiedzenia, bo jesteśmy tuż po posiedzeniu Fedu. Posiedzeniu, które no można powiedzieć no nie wzbudziło jakichś dużych przetasowań na rynku, aczkolwiek Fed został wczoraj jastrzębie odebrany, co poskutkowało wzrostem awersji do ryzyka. Jeśli patrzymy na notowania kontraktu terminowego na S&P 500, znalazły się one poniżej 4000 punktów, zatem ten, kto liczył na spóźniony rajd świętego Mikołaja, musi obejść się smakiem, bowiem amerykańscy bankierzy centralni bardzo jasno wczoraj podkreślili, że będą stali na straży inflacji i w walce z nią jest jeszcze dużo do zrobienia. Zostało podkreślone także to, że nie ma co liczyć na obniżki stóp, dopóki nie będzie pewności, że inflacja nie wraca w kierunku 2% celu. Jerome Powell na konferencji prasowej bardzo jasno podkreślił, że Fed w tym momencie skupia się na zacieśnianiu polityki monetarnej, a nie na obniżkach stóp procentowych i nawet nie chciał mówić o tym, co może być w dalszej części 2023 roku. Co istotne, jeśli popatrzymy na prognozy poszczególnych członków komitetów, no to tutaj mediana co do wysokości stóp procentowych na koniec przyszłego roku wzrosła powyżej 5%, co jest kolejnym takim jastrzębim sygnałem, że mimo ocierania się amerykańskiej gospodarki o recesję w przyszłym roku, mimo wzrostu stopy bezrobocia, także członkowie FMC widzą wyżej docelowy poziom stóp procentowych. Ten przekaz spowodował wzrost awersji do ryzyka. Ten przekaz umocnił także dolara, aczkolwiek widzimy, że skala zmienności mieści się w no, dość umiarkowanej skali, bo mówimy o bardzo ważnym wydarzeniu, jakim było posiedzenie Fedu. Większe spadki widać na rynku złota, gdzie jedna uncja spada poniżej 1780 dolarów. Zatem Fed bardzo mocno podkreślił, że będzie walczył z inflacją. Co do skali kolejnych podwyżek, no to jest jeszcze tutaj przestrzeń do zacieśniania polityki monetarnej, aczkolwiek wysokość tego, co wydarzy się w lutym, na początku lutego, jeśli chodzi o koszt pieniądza, będzie uzależniona od napływających danych, a decyzje mają być podejmowane z posiedzenia za posiedzenie. Zatem Jerome Powell zdystansował się od sugestii odnośnie tego, co może wydarzyć się na kolejnym posiedzeniu. Dzisiaj jednak posiedzeń banków centralnych ciąg dalszy. Jesteśmy po posiedzeniu Norges Banku, jesteśmy po posiedzeniu Riksbanku. Podwyżki stóp zgodne z oczekiwaniami, które nie wzbudziły większych zawirowań. Dzisiaj jeszcze Bank Anglii będzie podejmował decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych oraz Europejski Bank Centralny. W obydwu przypadkach rynek spodziewa się podwyżki stóp o 50 punktów bazowych, czyli tyle co wczoraj. Jeśli chodzi o potencjalne implikacje rynkowe, też powinny być relatywnie umiarkowane, bowiem konsensus co do tych decyzji jest dość duży, podobnie jak i wczoraj, zatem większych niespodzianek nie powinniśmy być świadkami. Jeśli chodzi o taki oficjalny przekaz globalnych bankierów centralnych, który jest wysyłany w tym tygodniu, no to pytanie, jak jeszcze będą wyglądały dzisiejsze chociażby konferencje prasowe po posiedzeniu EBC, aczkolwiek tutaj ten sygnał, jaki jest wysyłany w grudniu, daje jasno do zrozumienia, że jeszcze nie ma co liczyć na złagodzenie podejścia do inflacji, bo jest ona zdecydowanie za wysoko. I to jest umiarkowanie negatywna informacja z punktu widzenia rynku akcyjnego. DAX na początku czwartkowych godzin handlu spada poniżej 14 300 punktów. Potencjalnie, jeśli chodzi o eurodolara, Europejski Bank Centralny ma jeszcze dużo do nadgania, jeśli chodzi o zacieśnianie polityki monetarnej, zatem utrzymanie jastrzębiego przekazu może być czynnikiem tutaj wspierającym notowanie wspólnej waluty i sprzyjającym odreagowaniu chociażby spadków eurodolara po wczorajszym posiedzeniu Fedu. Jeśli chodzi o przełożenie tych wydarzeń na złotego, widać
bez większych efektów. Euro PLN w okolicy 4,70 zł. Jeśli chodzi o USD PLN, to po wczorajszych spadkach dzisiaj notowania wracają w kierunku 4,40 zł. Jeśli chodzi o cenę ropy naftowej, notowania po ostatnich wzrostach stabilizują się w okolicy 76 dolarów za baryłkę w przypadku odmiany WTI. To wszystko, co na teraz dla Państwa przygotowałem. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze odsyłam Państwa do Mnewsa, gdzie i dzisiaj będziemy relacjonować dla Państwa konferencję po posiedzeniu ABC. Na chwilę obecną dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.